My jesteśmy już w środku. Oprowadzę was dzisiaj po domu, który znalazłem przy samej drodze. Tutaj mamy toaletę zagrzybioną już. Całe wyposażenie kuchni nadal tutaj zostało. Świńska łapa. Tu mamy kilka artykułów. Sprawdzimy, jaką datę mają. Tutaj widzę 2020. 2020, czyli tak w zasadzie niedawno został opuszczony ten dom. Chodźcie, wejdziemy teraz do salonu. Najprawdopodobniej była tutaj prowadzona jakaś działalność. Jest bardzo dużo papierów. Zobaczcie, różne rodzaje kabla. Ktoś najprawdopodobniej zajmował się sprzedażą właśnie takiego artykułu. Tutaj mamy jakiś sprzęt. Testo. Zdjęcia rodzinne. Tutaj dość taki nietypowy piec. Tutaj mamy jakiegoś dzieciaka. The link, internet. Tutaj obrazy. Jeden. I drugi. Bardzo ładne. Szkoda, że ktoś zniszczył. Tutaj coś w rodzaju oranżerii. Spróbujemy wejść do środka. Można tu wejść. Co tu widzimy? Meble tarasowe. Tutaj mamy jakąś szafę. Najprawdopodobniej trzymano tutaj narzędzia. I wejście na ogród. Mieliśmy tutaj chyba wędkarza również. Zobaczcie, mamy kilka spławików. Dobra. Przejdziemy teraz do reszty pomieszczeń. Dom jest dość spory, więc na pewno znajdziemy jakieś ciekawe rzeczy. Tutaj mamy jedną z sypialni. Zobaczcie, ale ktoś zrobił kipisz. Wszystko powyciągali z półek. Zostało trochę butów. Widać, że dom został przeszukany i to dokładnie. Te najcenniejsze rzeczy na pewno już zginęły. Tutaj mamy chyba salon. Zostawimy sobie go na sam koniec. Co tutaj? Piwnica. Idziemy od razu, bo później zapomnę. Kurde, dość spora. Jak zwykle w belgijskich domach musi znaleźć się alkohol.
Tutaj mamy akurat wino. Tutaj sangria napoczęta i dwa całkowicie zamknięte. Dobra, idziemy dalej. Nie ma co się ograniczać do jednego pomieszczenia, bo jest ich tutaj bardzo dużo. O, tu mamy kolejne pomieszczenie. Kotłownia. Kotłownia jest największa. Piec nadal stoi. Ogromny jest. Z 25 kV albo więcej. A tu mamy takiego malutkiego, samotnego żółwika. Kolego, uważaj na siebie. Troszkę porcelany. Co za sprzęt? Kurde, nie znam. Ale pewnie na kadridże tak jest. Ale ciekawy, bardzo ciekawy sprzęt. O. Odtwarzacz płyt winylowych. Fajny adapter, fajny. Schowane na jakąś okazję kryształy wysypały się z kartonu. Tutaj jakieś skały, głośniki. I to by było tyle. Lecimy zobaczyć kolejne pomieszczenia. Zobaczymy, co kryją wyższe kondygnacje. Dom jest piętrowy, więc naprawdę będziemy mieli dzisiaj co zwiedzać. Tu już byliśmy. Musimy przejść niezauważeni. Dobra, tu jeszcze wrócimy. Teraz wejdziemy do góry. Okno, na którym są piękne witraże. Kurde. Jeszcze jedno piętro. Bardzo dobrze. Sypialnia. Najprawdopodobniej dziecięca. Zobaczcie, ile zabawek. Różowe kolory. Co wskazuje na to, że mieszkała tutaj dziewczynka. Zobaczcie. Wszystko, co po niej zostało. Buty do jazdy na rowerze. Shimano. Hello. Kurde, miałem wrażenie. Miałem wrażenie, że coś tutaj jest, czy ktoś. O kurde. Zobaczcie, mieli własną kabinę, solarium. Proszę, na bogato. Zobaczymy, jak wygląda na zewnątrz. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj widzimy również różne malunki na ścianach, co wskazuje na to, że mieszkało tutaj dziecko. Nie ma żadnych zdjęć, ale bardzo dużo zabawek. Tutaj tak trzeszczy, a ja miałem wrażenie,
że ktoś tutaj jest. Misiek. A tutaj co? Łazienka. O, tutaj mamy kosmetyki. Pewnie sprzęt elektroniczny również już zaginął. Tu byliśmy. Dobra. Jakiś niezidentyfikowany pakunek. Idziemy na górę. I dochodzimy do poddasza. Kurde. A, dość spory strych. Strasznie wieje, przez to tak huczy i troszkę jakby zagłuszało dzisiejszą eksplorację. Tu mamy widok z góry. A znacie tego pieska? Nie wiem, czy to nie jest Pluto? Chyba tak. No coś podobnego. Tutaj mebelek. Drewniany. Tutaj mamy coś fajnego. Chyba rozłożona jakaś szafa. Zobaczcie, jakie solidne drewniane nogi na dole. To musiało być łóżko. Na 100%. Tak jest. To było łóżko, tutaj są nogi. Solidne. Tu jakieś piłeczki. Czyżby to były bile? Bardzo ciężkie. Co? Nie wiem, czemu miało służyć. Strasznie wieje. Dobra. Idziemy zobaczyć jedno jeszcze pomieszczenie, które minęliśmy. Chodzi nam o główny salon. Niestety jest cały na widoku. Ma gigantyczną szybę, która doświetla całe pomieszczenie. Dobra, tutaj już wyłączymy latarkę, żeby nas nie było widać za bardzo. I wejdziemy do salonu. Tutaj również wszystko zostało. U góry piękna rama. W szafach nadal są kryształy. Tutaj mamy kasety wideo. Biurko najprawdopodobniej jakiegoś dzieciaka. Bardzo fajne żelazko. O kurde. Takiego jeszcze nie widziałem. I misia ze słomy postawili tutaj do dekoracji. Tutaj jakieś zabawki dla dzieci. Bardzo dużo paciorek.
najprawdopodobniej będzie wszystko, co pozostało po mieszkańcach. Przechodziłem jeszcze przez garaż, ale w garażu nie było nic ciekawego. Jednak mimo wszystko i tak będę przechodził tamtędy do... To pokażę wam, co zostało. Tutaj tak zwany Junkers. Ta rama bardzo ładna. Kurde. Szkoda, że niszczeje tutaj, bo widzę, że ktoś się już zajął demontażem, ale chyba w nieodpowiedni sposób. No cóż, nic nie jestem w stanie zrobić. Wychodzi na to, że byliśmy już praktycznie wszędzie. Pokażę wam tylko jeszcze wyjście. Tutaj jakieś filmy. Nie wiem, co to jest. Tutaj też są fajne dwa obrazy. Ktoś już je zrzucił na ziemię i w kilku miejscach pękły. No niestety, nie wszyscy szanują tutaj cudze przedmioty. Bardzo mi się podoba ten piec. Nie wiem, czy to jest gazowy? Chyba gazowy. Stół kuchenny. Obok niego bardzo dużo papierów. I przybyliśmy do początku eksploracji. Tutaj zaczynaliśmy, ale nie skończymy tutaj. Nagram wam jeszcze wyjście z domu i to będzie koniec eksploracji. Nie ma co czekać. Możemy powoli kierować się do wyjścia. Oto garaż, przez który się tutaj dostałem. Zobaczcie, jest otwarty. W zasadzie każdy może tutaj wejść. Garaż również ma całe swoje wyposażenie. Tutaj ktoś majsterkował. Dobra, ja w tym miejscu będę kończył eksplorację, powoli będziemy wychodzić. Tak wygląda na zewnątrz.